drogi Kacprze, raczej na winę. Ej Kacper, odpuść te walkę o zaszłości. Są nic nie warte jak ludzie, którzy odeszli przy jednej wpadce. Jak opuścili cię raz, to raz na zawsze. Ja piszę do ciebie ten list przyszłości. Ogień już wygasł i spalił troski. Schronienie dla ego, wyciągnij wnioski. W teraźniejszości znajdź promyk, by być dobrym. Zasady dotyczą wszystkich, pamiętaj o bliskich. Skreślaj z listy zawiste pizdy, to twój instynkt. Myśli naiwnych odłóż na bok. Pocieszenia tu nic nie znaczą. Naucz się siebie, polub siebie. Zapomnij o gniewie, wejdź na następny level. Wiara w siebie pomoże ci trwać. Załatwienie starych spraw da ci spokojnie spać. Biorę kartkę, długopis i skrobię coś, co odczytam dosłownie za moment. Kreślę te zdania jako przestrogę. Okej, zamykam to i upycham w schowek. Za 10 lat kopertę otworzę. Spróbuję zmierzyć się z własnym demonem. Spytam się, kogo ostrzegał ten chłopiec i co jest, co się zjebało po drodze. Jak znam życie, to chuj z tego będzie. Dłoń położę na liście w zamkniętej kopercie prędzej. Pewnie nawet nie przeczytam tych stwierdzeń, bo wymięknę i uznam te bazgroły za bezsens. I uznam tekstem za przyszły alibi, bo jak zrobię ten przekręt, będą szukali winnych nic. Trzymaj pion, ja no może za dekadę stwierdzić, że było warto przygotować te prace.